No i witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Might & Magic Duel of Champions. Dzisiaj pograłem trochę Szwajcarów. W sumie chyba na 7 Szwajcarów miałem 5 wygranych, czyli no 5 razy zająłem pierwsze miejsce. Udało mi się w takim razie... A, jeszcze nie ma wyników za ostatni turniej. O kurczę, blade, niedobrze. No mam 9 pakietów, bo w sumie wygrałem... Tutaj mam za 4 zwyciężone turnieje szwajcarskie, mam razem 8 plus 9 pakiet za ten pakiet pocieszenia taki. No i w sumie jeszcze przed chwilą wygrałem jeden turniej, ale jeszcze chyba nie ma wyników z niego. Jeszcze nie ma wyników. Także dobra, to zaczniemy ten unboxing i w międzyczasie po prostu prawdopodobnie ten pakiet się powinien pojawić. Także no, zaczynamy. Co są to pakiety? Są to z serca koszmarów. A, to jest base set 2, to jest ten pakiet pocieszenia. O, całkiem spoko, dostałem kolejną Zephyria, to już chyba czwarta Zephyria i druga z base set 2. Jest to epic, tak jak widać, odporność na magię. I ilekroć Zephyria łowczyni wiatrów wkracza na pole bitwy lub kiedy atakuje inne wybrane sojusznicze stworzenie, zyskuje chyżość do końca tury. Staty 3-3-6, całkiem niezły koksiur z niej jest. Bardzo dobra karta. Oprócz tego, co jeszcze dostałem? Korolową kapłankę z fintą strzelca akademii z fazowaniem i miejscowym wybuchem 1. No całkiem spoko karty tak naprawdę z tego base 2 się wysypały. Koksiur dla przystani, bezcielesny dla nekropolii, atak wręcz, w sumie słoneczny jeździec, 2-1-5 dla też przystani. Całkiem spoko. Okej, to jedziemy dalej. Teraz mamy serce koszmarów. No z serca koszmarów mamy już wszystkie karty, więc raczej nic mnie tutaj nie zaskoczy. No chyba, że my dostał jakiegoś fajnego bohatera premium albo coś w tym stylu. A, i są proszę bardzo wyniki. Udało ci się zająć pierwsze miejsce, nagroda została przyznana. Super. Jedziemy dalej. To jest dalej base set, nie, to nie jest base set 2, to jest serce koszmarów, zwyczajny pakiecik chyba tym razem. I to jest, co ja tu dostałem, no i Nagroda Krzasa, mega koksiur dla Akademii, to już chyba każdy zna tą kartę, bardzo silna karta, chociaż no w teorii jest bardzo dobra, chociaż nie wiem, czy w praktyce tak naprawdę się w ogóle sprawdza, no ale może jeszcze nagram jakiś odcinek na Zwierzę Ludziach i spróbuję wrzucić tego lojalnego Rakshasa, chociażby do Nali. Tej nowej bohaterki, czy też nowej bohaterki Akademii, która doszła do... którą dostaniemy ze zguby Gryfa. Coś tu fajnego dostałem? Średnio. Tak naprawdę, w tym pakiecie. O, i zaczynają się super pakieciki. To mi się podoba. I co dostałem z tego super pakietu? 3 karty premium, plus moc plemienia, wojownik na wołnicy premium, karma za nowouczeń, bardzo dobry strzelec, tajemny strzelec, tak samo bardzo dobry strzelec. Dla Akademii kusznik sokoła, kolejny strzelec, tym razem dla przystani. Dobra, dalej mamy pakiety, to jest serce koszmarów cały czas, to są super pakiety. I dostałem kolejnego epika, unikatowego, tym razem jest to wybranka światła. Staty widać, no, monstrualne, 5-4-9, sojusznik magii światła, szarża, atak prewencyjny. Ilekroć wybranka światła nie może zostać... na wybrankę światła nie może zostać nałożony żaden licznik, więc całkiem spoko. Wymagania to 6-2, koszt zagrania to 6 surowców, więc... Dość drogi ten, powiedzmy, unikatowy epik. Dostałem go w wersji premium, bo chyba zwyczajną kartę też tego już mam, a to jest wersja premium, więc dlatego jest nowa. Myślałem, że bohatera kiedyś dostanę. Nadzorca maniaków, świetna karta dla Inferna. Mogilnik, bardzo dobry budynek, chyba jeden z najlepszych budynków w grze dla nekropolii. Co tutaj dalej mam? Dalej mamy znowu serce koszmarów, no i nic ciekawego, to jest też super pakiet, tak jak widać 3 karty premium, ale szału żadnego nie ma, tak naprawdę. Weteran Spao, bardzo dobra jednostka na łowczyni na wołnicy, tym razem karty dla nekro i dla twierdzy bardzo dobre. Wojownik na wołnicy, bardzo dobra jednostka, no i narodzowy wampir, też bardzo dobry stwór za jeden. No i zaczyna się zguba Gryfa. Co ja dostałem? No nie ma nic ciekawego. Co to jest? Diwa derwiszów. O proszę. Kosztuje 5 surowców, wymaga 3 piąchy, statystyki to 2, 3, 7. Niewrażliwość na odwet i odbicie z dystansu 2. Ej, to jest dobre. Niezły koksiur. I to jest common. Ale statystyki ma zacne. 2, 3, 7.
Odwet 3, no super. I odbicie z dystansu 2 i niewrażliwość na odwet, no całkiem fajne umiejętności. Co jeszcze dostałem? Aura mrozu. Sężycze stworzenia wody otrzymują lodowy dotyk. To jest długotrwałe? Jezus, to jest długotrwałe. Sojusznicze stworzenia wody, no tylko... Tylko sojusznicze stworzenia wody otrzymują lodowy dotyk. No dobra, spoko. Coś jeszcze? To jest fajne zaklęcie. Skrzydła zemsty. Ilekroć zaklęte stworzenie jest atakowane, zadaje 2 punkty obrażeń wszystkim wrogim stworzeniom. Boże, serio? Ilekroć zaklęte stworzenie jest atakowane, zadaje 2 punkty obrażeń wszystkim wrogim stworzeniom. Efekt stały, długotrwały. O Boże, to jest niezłe. Coś jeszcze fajnego wpadło? Matrona rodzicielek, takie to sobie. Komnata przetworzenia. Też taki sobie budynek. Donosiciel kabuki, też takie sobie. To jest raczej. Okej, coś nowego dostałem. Może jakąś bohaterkę? Nie ma bohaterki żadnej. Czy też bohatera. Dostałem za to szamana krwawego węża. Rzadką kartę. Całkiem niezły koksir za 4 surowce, staty to 3, 2, 5. Niewrażliwość na odwet, krwiożerczość, ilekroć szamana krwawego węża nałożą. Ilekroć na szamana krwawego węża nałożony zostanie ci krzału, zadaje on jeden punkt. Zadaje on po jednym punkcie obrażeń każdemu wrogiemu stworzeniu w tym samym rzędzie. No, niezły koksiur. Dalej mam szamankę krwawej hydry, którą pomyliłem ostatnio z bohaterem, chyba. Przy ostatnim unboxingu, no tak trochę podobna do tego. Myślałem, że to jest ten, Boże, Togrul. No taki trochę ten, podobny art, ona taką pozę podobną przybrała jak Togrul. Co my tu mamy? 2-2-6, niewrażliwość na odwet, swobodny atak, krwiożerczość 1. No niezły koksiur. Pytanie, co jest lepsze, to ma 2-2-6, a to ma 3-2-5. Tylko, że to jest o rangę wyższa karta, to jest rzadka karta. Okej, coś nowego dostałem. Nieumarłe posiłki. Zwiększa liczebność wszystkich sojuszniczych oddziałów kościotrupów o 1. Łód szczęścia nie wymagający żadnych punktów przeznaczenia. Całkiem spoko. Można to grać na przykład na matce Namtaru. Jakiś fajny deck by złożyć na tych kościotrupach. Trzeba by pokminić. Okej, to chyba wszystko z tego pakietu. O, nareszcie coś się nowego wysypuje. Co ja tutaj dostałem? To jest dobre zaklęcie. Duchowa fala, to można fajne OTK zmontować na tym. Jeden z widzów mi już to naświetlił, że tak powiem. Dostałem sztandar wojenny, co to tworzy? Jest to budynek. Gdy sztandar wojenny neutralny, gdy sztandar wojenny zadaje, znajduje się... Gdy pod sztandarem wojennym znajduje się stworzenie, wszystkie sojusz stworzenia tego rodzaju otrzymują plus 1 ataku. Całkiem spoko. Taki buff jak tydzień najemników, coś podobnego, tylko że to nie jest wydarzenie, tylko to jest permanentne, stałe, bo to jest budynek. Więc on cały czas się znajduje na polu bitwy i całkiem spoko. To dla Infernał nawet byłoby dobre. Taki standard wojny zagrać, bo tam jest w sumie masa demonów, tak naprawdę większość z tych jednostek to demony. I ten standard wojenny naprawdę dobrze by się kombił z jednostkami właśnie demonów Inferna. To jest fajne, duchowa fala. Zaklęcie na stworzenie, efekt stały, ilekroć dobierasz kartę, zaklęte stworzenie otrzymuje plus 1 aż do końca tury. Fajne OTK można na tym złożyć, tylko trzeba sporo kart dobrać, ale taki stworek może mieć naprawdę dużo punktów ataku dzięki tej duchowej fali, plus jeszcze ostrze szalasy i jakiś tam lodowy dotyk, nie lodowy dotyk, tylko lodowa broń. Dobra, co jeszcze nowego dostałem? Dostałem zaklęcie jakieś? Szalejący ogień. Szalejący ogień. Sojusznicze stworzenia ognia otrzymują obszarowy wybuch 3 oraz plus 1 do ataku. Grubo. Co to jest? Jakiś smog. Kurczę, to jest jakieś zaklęcie magii ciemności. Zadaje 2 punkty obrażeń wszystkim stworzeniom, które mają 1 punkt ataku lub mniej. Takie to sobie. Chociaż dobre na ten, na kościotrupy. Dobra kontra na kościotrupy, właśnie. One mają wszystkie po jednym punkcie ataku, więc to jest dobra kontra na to. Coś jeszcze fajnego? Kolejny ognisty świt to jest wydarzenie, które buffuje atak właśnie oddziałów, czyli kościotrupów i wszystkich jednostek, które można stakować. Goblin krwawej blizny, wrogie stworzenie
stojące w tym samym rzędzie co Goblin Krwawej Blizny zyskują szał bitewny. A to jest common, kurczę, i dopiero pierwszy dostałem? A chociaż może nie, no bo to jest sen. Karta premium, to może dlatego jest pierwsza. Okej, okay. Idziemy dalej. Kolejny pakiet, kolejne nowe karty. Ze zguby Gryfa, Boże nie wierzę, już trzecia komnata wspomnień, ja chcę jakiegoś bohatera. Trzecia komnata wspomnień to jest unikatowy epik wydarzy łód szczęścia w sumie dla przystani. I to już trzeci mi wypadł z pakietów ze Szwajcarów, które kurczę otworzyłem. Łodna rodzicielka, 3-2-6 statystyki wymagania, 4 surowce, 4 piąchy, 1 butla magii. Wszystkie oddziały z trzecich rodzicielek liczące 4 sztuki lub więcej otrzymują plus 4 ataku. No to jest gruba. To jest niezłe. Jak sobie zmontujemy jakieś fajne staki na rodzicielkach, to naprawdę mogą one być bardzo silne. Co ja dostałem? Jakiś budynek dla odlewnia. To jest całkiem spoko. Budyneczek dla akademii. Gdy w odlewni ginie stworzenie konstruktowe, twoja produkcja surowców wzrasta o 1. Takie sobie. Co dalej? Dostałem szamana krwawego pazura, szamanka krwawej hydry, ożywienie, to jest fajny łód generujący powiedzmy żetony, czyli oddziały, które można stakować, czyli po prostu kościotrupy jakieś. Kusznik Gryfa to jest jednostka, którą można stakować, staty 1.03, kosztuje 2 surowce. Fajne umiejętności, niewrażliwość na odwet, grupowanie i wyciąganie kopii swoich kart z biblioteki, jeżeli mamy ich więcej, po prostu. O, i dostałem to, wzmocniony czar. Fajne OTK można złożyć dzięki temu na... Czy taki slowpoke w sumie, to nie OTK, tylko slowpoke na Garancie, ewentualnie na Ignatiusie. To już pracuję nad tym, muszę tylko mieć karty odpowiednie. I będzie można się pochwalić fajnym slowpoke'iem, naprawdę. No i to chyba z grubsza tyle. Co to jest? Blokowanie zaklęć. Co to robi? Zaklęcie natychmiastowe, które może być rzucone... Zaklęcie natychmiastowe, które ma być rzucone, zostaje anulowane, a blokowanie zaklęcia ulega zniszczeniu. Nie, beznadziejne moim zdaniem, bo nikt nie zagra zaklęcia wiedząc, że coś takiego jest. Chyba, że byłby taki sekret albo coś takiego. I dostałem nowego epiczka. Pytanie, czy ja go mam w wersji premium, czy nie. Chyba go mam. Stos płonących dusz. Boże, jak te łuty szczęścia epickie mi się wysypują, ja bym chciał, żeby tak bohaterowie mi się wysypywali. Dostałem 100 spłonących dusz. Niszczy wybranego sojuszniczego maniaka i wskazane wrogie stworzenie. Możesz to powtarzać tyle razy, ile chcesz. Takie to sobie jest, szczerze mówiąc. Nic specjalnego według mnie ten epik. Chyba, że mamy jakieś krapy, jeżeli chodzi, mam na myśli jednostki, a będziemy niszczyć przeciwnikowi jakichś samych koksów, to wtedy to ma sens. A to jest w ogóle Deleb, tak jak widać. Tak jakbyśmy korzystali z jej umiejętności, bo ona też zabije jednego stwora i pozwala nam wystawić innego, nie płacąc za niego chyba dokładnie. O to w tym chodzi. To jest Deleb. Fajny art Deleb. Okej. To by było na tyle. Z fajniejszych kart nic tutaj więcej specjalnie nie ma. Dostałem jeszcze jakiegoś doskonałego Tytana, który jest rzadką kartą, ale jest tak naprawdę troszkę krapowaty według mnie. Co jeszcze dostałem? Iglica Żywiołów. Duchy zgromadzone w Jednicy Żywiołów otrzymują obronę właściwą swojej szkole magii. Wszystkie magie tam, wszystkie duchy to tak naprawdę magia pierwotna praktycznie, więc dostaną ochronę przed magią pierwotną. Bo szczerze mówiąc, wolałbym, żeby dostały przed magią ciemności. Okej, ja będę kończył. Dzięki wielkie, to był unboxing 11 bodajże pakietów. Czy ja otworzyłem ten pakiet, który dostałem? Tak, ze Szwajcara ostatniego. Super pakiet Serca Koszmarów, super pakiet Zguby Gryfa, okej. To był unboxing 10 pakietów, które udało mi się wygrać w turnieju szwajcarskim. W sumie było 11, bo był jeszcze pakiet pocieszenia, który też gdzieś tam dostałem za zajęcie któregoś tam miejsca. Nie premiowanego pakietem normalnym, takim, który jest gwarantowany na 100%. Okej, z mojej strony to tyle, dzięki wielkie i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie, hej. Bye, bye.